Siemandero, to znowu ja, wasz ulubiony youtuber. Zaczynamy kolejny odcinek z Forzy Horizon 2. Jak widzicie, podjechałem pod zadanie z listy życzeń i sobie dzisiaj je pozaliczamy. Także tak, tutaj mamy Ferrari 250 GTO, łatwy niby. Tu mamy następny trudny, tutaj mamy też trudny. Co tutaj jest? Średni. I średni. No dobra, to więc postaramy się tutaj dzisiaj zaliczyć jak najwięcej się da. No to lecimy z koksem. Wyścig do celu. Dawaj, lecimy. Niecałe 8 km. Mamy zrobić to w 4 minuty. Myślę, że damy radę, co? Fajna ferrarka. Żebyśmy na czołówkę nie przyzwolnili nikogo. Za 400 metrów skręć w prawo. Mariolka. Wiem, jak jechać. Skręć w prawo. Dobra, 6 km, minuta. Czyli 2 km na minutę. Z czego? No tam było trochę kręcenia, tutaj też jest trochę kręcenia, ale tu już większą prędkości nabierzemy i powinno iść to szybciej. Najgorsze to te trafiki, żebyśmy nie trafili za zakrętu jakiegoś albo tam pod górki, za górki. Jest chyba dobrze, nie? W ogóle nagrywam grę Xboxową w koszulce PlayStation. Wypieprzamy. W ogóle dobrze się prowadzi to Ferrari. Reaguje na skręt. Za 400 metrów dojedziesz do celu. I... pyk! W 3 minuty prawie żeśmy się wyrobili. Super. Umiejętności, punkty umiejętności musimy nastukać, żeby mógł się respić. Pamiętacie, z poprzedniego odcinka musimy uzbierać 5. Już mam 4. Także tutaj sobie myślę, że nastukamy na tej liście życzeń. No i mam nadzieję, że kurczę, będą w miarę łatwe te zadania. Kura czy hajs? Jest! Bowler! Kurde, bardzo dobre auto! 196 tysięcy, ale żeśmy trafili, naprawdę, bo Bowlerek to naprawdę kawał dobrego auta. No dobra, to ja się teraz wybieram po tą listę życzeń. Tutaj jest tablica po drodze i w ogóle ten odcinek sobie będziemy jeździć. Zobaczcie, jakim Camaro Z28.
Amerykańcem. Znowu gdzieś tutaj za budynkiem pewnie będzie schowana ta tablica, bo gdzieś tu u góry był wjazd. Albo między budynkami. Za koszami? Nie. Raczej u góry. Dobra, to jedziemy na górę. W okolicy jest jeden z najlepszych kierowców na festiwalu. Ale zaznaczyłam pozycję w systemie GPS na wypadek, gdybyś chciał wyzwać go jeden na jednego. Kurde, jakie uliczki. Gdzie my tu wjeżdżamy? Ale jaja, fajnie zrobili. No i mamy tablicę, super. A i jest wyjazd. 55 tablic na 150. Czy jakieś tablice będą po drodze? To też sobie zdobędziemy. Camaro fabryczne całkowicie. Wziąłem po prostu, żeby sobie pojeździć autem, którym jakby no nie jeździliśmy na tej Fordzie. Żeby nie było monotonnie, że za każdym razem to samo auto czy coś biorę. Chociaż naprawdę staram się nie powtarzać aut. Za 400 metrów skręć w lewo. Ej, na rogu ma być tablica. No i jest. Chyba? Jest. Skręć w lewo. Daleko było do tej tablicy. Wydawało się, że jest tak blisko. Jedziemy i jedziemy. Już jesteśmy na miejscu. Mówię, bo przejedziesz. Kurka wodna, będzie grubo. Okej, odpalamy. W ogóle Seba, czyli inaczej mówiąc niepełnosprawny gamer, mówił, że mogę sobie startować listę życzeń z menu. Pobij wskazaną prędkość. Ale niestety nie mogę, zaraz wam pokażę czemu. Że jak klikam, to po prostu mi wyznacza GPS-a, ale nie, jakby nie startuje mi tego zadania od razu. Nie mogę się też tam jakby zrespić. Pobij wskazaną prędkość, no masakra. Czekajcie, musimy to jakoś ogarnąć. Ja wyhamuję, ja pojadę tak jak gra każe, czyli normalnie po asfalcie. Ale coś czuję, że to jest nie tak jak być powinno, nie prowadzi mnie tak za dobrze, chociaż inaczej się nie da. Mamy to! Jest! Sukces! I to był pomiarowy, odcinkowy, kurde, a nie fotoradar. Ojejku. Dobra, mieliśmy chyba 138 czy 9, a było 137 wymagane. O matko bosko. Dobrze to, czyli dobrze pojechałem. Boże, jestem taki dobry w te gry. Ale jaja, co? Pompa na maksa.
No i patrzcie. Może z tym Ferrari sobie zrobię zdjęcie, kurwa. O. Zobaczcie, jaki sposób na miniaturkę. Później wymarzę sobie tego X-Start, wymarzę sobie tutaj ten prędkościomierz, tutaj tą mapkę. Wstawię, kurde, logo Forza Horizon i już będę miał miniaturę, zmieniając kamerę, bo tak to nie ma jak zrobić. Dobra, i teraz tak, co miałem wam pokazać, że jak na przykład wejdę sobie tutaj, nie tu, kurde, co ja dopierdzielam, lista życzeń, dobra. Mamy już 8 na 15 i przykładowo kliknę sobie w to, to mi tylko wyznacza GPS, a nie przenosi mnie. Więc z dupy. Dobra, także tak, lecimy sobie teraz po tego. I później po tego. Bo tutaj co ma część mapy, chyba zrobiliśmy wszystko, tak. Tutaj u góry jest jedno. Także sobie obskoczymy tu, tu i może górę. Kurde, długo znowu też tego wszystkiego jest, nie? I długo się będzie robić. Ale ja was nie będę zanudzał dojazdem, tylko po prostu od razu będziemy startować odcinek. To znaczy to zadanie. Chyba, że chcecie sobie popatrzeć na Camaro, jak się lansuje po drogach Włoch. Włoskich drogach, tunel. Za 400 metrów skręć w lewo. Dobra. Skręć w lewo. To widzimy się na miejscu. Nie, to mnie to prowadzi w jakieś kurde lasy. Ale porwie mnie las i będzie. Koniec odcinka. Drogę wybrali niesamowitą. Mógł się nam odkryć, cały czas czekam. O łatku, przepraszam, że tak ziewam, ale no niesamowicie, znowu śpiący jestem. Nie mam kiedy się zregenerować, nie mam kiedy się wyspać. O, co tutaj mamy? Lancie, dobra. I to jest też trudny. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wyścig nocą przez las. No świetnie. I znowu tu będzie najlepiej gdzieś skrótem pewnie walić. Dobra, na razie jadę jak GPS prowadzi. Minuta 20. Wyścig do celu. Masakrycznie dużo. Za 400 metrów skręć w prawo. Skręć w prawo. Nie. Nie. Pochłaniają mnie wszyscy. Już jest 50 sekund, a ja mam kilometr... Nie, no jak ja mam tam dolecieć w tym czasie? Minuta. No to trzeba będzie znaleźć dobry skrót. Porażka, porażka, porażka. To było trudne wyzwanie. Powinieneś spróbować jeszcze raz. Dobra, no to próbuję jeszcze raz. Tylko od razu odpalamy sobie mapkę i zobaczymy, gdzie nas prowadzi. Jakim tu skrótem możemy pojechać? Tam są autostrady, będzie pewnie problem przebić się przez jakąś ścianę, no ale no musimy to ogarnąć. I pewnie będę wkurzał, będę 10 razy tego. Nie, nie tryb zdjęć. Co ja odpierdzielam, czy na pewno? Tak. Jak nigdy nie chcę, jak zawsze chcę wejść w tryb zdjęć, to nie działa? No i dobra, no i tu mi w lewo. I tu mnie tak prowadziło dookoła i mi się wydaje, że to będzie najszybsza droga. Nie mam jak chyba tutaj przyciąć, tak w linii prostej.
Ja pierdzielę, no mega trudno będzie. Dobra, spróbuję lecieć w linii prostej, kierować się na znacznik. Jedyny sposób chyba będzie, żeby tutaj polecieć w linii prostej i pod ten przejazd pod autostradą. I już dalej będzie chyba lux. Czyli tak, kręcimy w lewo. I lecimy na znacznik. Nie, dobra, ale to dobra, dla testów lecimy dalej. Kurde, no puść! Ja pierdzielę. Przez te drzewa przelecieć. Zawróć, gdy będzie to możliwe. Ja pierdzielę, no to nie jest wykonalne w ogóle. Ile tych drzew, ile tych lasów. Oj, tu wylądowaliśmy dobrze. Co nim tak rzuca? Stabilizuj, kurde. Dobra, nie dojadę już teraz. 10 sekund zostało. O matko, nie no, przez te drzewa to będzie masakra, żeby przejechać, żeby się to nam udało. Coś czuję, że będę musiał to zostawić chyba na innym razem. Dobra, ostatnia próba. Jak się nie uda, przechodzimy dalej. Będę się później męczył innym razem. Nie ma co sobie psuć nerwów. No jak można przejechać szybko przez te drzewa? Kur... Szybciej wsiadaj, ja pierdzielę. Powinniś dawno czekać. Nie, kurde! No niewykonalne, niewykonalne, kurde, żeby przejechać szybko przez te drzewa. O, w powietrzu te samochody. Zawróć, gdy będzie to możliwe. Patrzę, żeby jeździć od lewej do prawej, czy gdziekolwiek jest jakiś przesmyk między tymi drzewami. No łódź szczęścia tylko możemy liczyć. Niech, nie ma opcji, żeby się... metrów skręć w prawo. Przejedź przez ten las. Dobra, niech się to kończy. Pierdolę. Masakra. Wyjdź. Gówno zasrane jakieś zrobili. No niech se sami to przejadą. Jestem ciekawy, któremu się tam udało, kurde, z twórców gry. To tu jest tabliczka jakaś. Dobra, to zbieramy ją. Nie zauważyłem jej wcześniej. Ej, 8 koła tylko, dobra. No dobra, no to jedziemy po kolejne zadanie. Ja pierdzielę, no tutaj to będzie masakra z tymi drzewami. No przejedź szybko przez las. No nie ma opcji, żebyśmy mogli przejechać szybko przez las, nie uderzając ani razu w drzewo. Tu ani jedno drzewo się nie ścina, nie da się go ściąć. Trzeba zasuwać. O i obijać się chyba, bo inaczej się nie da. A nie zarzucił. Masakra, masakra. A już z jednym zadaniem się tak męczyliśmy i znaleźliśmy sposób. Ale tutaj to nie wiem, czy to jest... Na sposób, tylko na szczęście chyba, nie? Jak się przeleci przez te drzewa, to jest łódź szczęścia tylko. To jest tak nasadzone, nawalone.
lotu ptaka by się przydało zobaczyć. Czy gdzieś jest jakiś tam przesmyk? Skręć w lewo. Skręć w lewo. 500 metrów. Co tutaj jest za zadanie? Trudny też było? Będziemy się przebijać na czas przez miasto pewnie. Co tutaj czeka? Jesteś u celu. Aha, korwet. Średni, dobra, lecimy. SR jak prawdziwy boss, kurde. Widzicie? Zaprezentowałem grę dobry drifting lub dobry drifting hamulc. Za 400 metrów skręć w prawo. To już mi liczy, czy dopiero w tym... O... Skręć w prawo. Już liczy. Dopiero 3, a trzeba zdobyć 15. No on w ogóle nie ma siły, jakby palić kapora. Ciągnąć ręcznie tylko mogę. Ojo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 j
Próbuję go tutaj pozarzucać, ale to jest masakra. On jakby zamula, nie wiem, jakby miał kontrolę trakcji i nie ma siły palić gumy dłużej. Udało się. O ja pierdykam, ale ciężko, beznadziejne ten zadania robią. Udało się. Forza Horizon, Storm Island. No dobra, zadanie zaliczone. Teraz tak. To kurde, gówno nie jest zaliczone. Nerwy człowiek ma średni. Radar, weneno, ja pierdykam. Tu, średni. Port RS-200, a tu? Średni, dobra. Dobra, stąd to myślę, że pojadę po tego, żeby go już mieć z głowy, bo on jest jeden jakoś tam na najdalej oddalony. Także sobie jadę. I zaraz go wystartujemy. Ilu was tutaj? Dobra, dojeżdżamy do celu. Co tutaj będzie na nas czekać za zadanie? Kura pod jakąś willą sobie stoi. No może być ciekawie, kurde jaka fura. Dzika moc i weneno. Proszę bardzo, lecimy.
282, czyli znowu jakąś pomiarową, odcinkową, czy fotoradar? Nie wiemy. Zjedź z ronda drugim zjazdem. Nie wiem, poczekajcie, musimy troszeczkę po skosie pojechać. Tam trzeba wcelować w drogę. Dobra, ogarniamy bez problemu. Pyk. Sukces. Nie daje mi spokoju ten jedno zadanie, które tam przez ten las. Ja pierdzielę, cały czas o nim myślę i będzie tragedia, żeby je zaliczyć. Będę tyle bluźnił, że chyba sobie je zaliczę poza odcinkiem. Dobra, mamy postęp. Możemy sobie wykupić zaletę. Zaletę chcieliśmy wykupić tutaj sobie. Umożliwia szybką podróż w dowolne miejsce i wykupujemy. Odblokuj. Super. Teraz wejdziemy sobie w listę życzeń. Mamy już 10 na 15 zrobione. I teraz zobaczmy, czy da radę się zrespić. Szybka podróż. 5400 mnie będzie kosztowała ta podróż tutaj. Dziwne. A na przystanek? Ej, na przystanek 0. Gdziekolwiek bym się nie chciał zrespić, to 5400, no bo wiadomo, no bo już nie mam wszystkich tablic. Tu jest też średni, zonda C, masakra, kurde. Te fury pozostawały, McLaren P1. No i ten nieszczęsny, dobra. Ktoś tu się boję, kurde, tego Forda RS200. $5000 wydałem właśnie na... skoczenie. Szybką podróż. Ile pieniążków, ile to człowiek musi tyrać, żeby to zarobić. Dobra, to zobaczymy, co będzie z tym Fordem. Jak się uda za pierwszym razem, to się uda. Jak nie, to go zostawimy na kolejny odcinek, a w tym będzie już wszystko. Coś tu będzie wyczynowego na tym polu. To mi lepszy wynik umiejętności. 25 tysięcy punktów. No tak, ale gdzie ja mam te punkty tutaj nabić, jak tutaj nic nie ma? Jakieś hopki by się chociaż przydały. Walnęliśmy 5000, mamy nabite, ale no kurde, tu by się przydały jakieś... No mamy tylko te pagórki, tu zaraz przydzwonię w drzewa. O! Nie! Tego się nie spodziewałem. Musimy znaleźć rampy jakieś. Ładnie jest tutaj zrobione. O kurde, jeszcze musiałem fiknąć. Minuta została. Ja pierdzielę, znowu się wrypałem. Dobra, wiecie co, ten... ponowimy próbę. Ja muszę znaleźć, gdzie my tu możemy ponabijać. Kształtowanie terenu też jest spoko. Może sobie to zobaczymy, jak to będzie się nabijać, co? Patrzcie. Nie, wolno idzie.
Sukces? O, kurde. No gitara, no dobra, to się udało. Ale wymęczone. Ale dobra, no ważne, że zaliczyliśmy i zmieściliśmy się w czasie, więc super ancko. Dobra. Jedna lista została. A, jeszcze jest tutaj druga i trzecia. Dobra, zostawmy sobie to na oddzielny odcinek. I ja postaram się zaliczyć, kurczę, wtedy to jeszcze. Nie wiadomo, jak tam pójdą nam te inne próby, ale tak, zaczniemy sobie od tych innych prób, a na koniec zostawimy to masakryczne. Nie będę mówił co. Dobra, to by było na tyle odcineczek półgodzinny i tak, ale pięknie jest tutaj na tym polu golfowym, jak fajnie te kwiatuszki, to wszystko posadzone. Ta fontanna szkoda, że nie działa, że tutaj nie ma wodotrysku. Bardzo fajnie. Dobra, strzałeczka do następnego, cześć.